Nowa Huta. Miejsce, na które każdy patrzy na swój sposób. Niektórzy je kochają, inni wręcz przeciwnie. Czasem trzeba rzeczywiście przystanąć, by zobaczyć jej prawdziwe piękno i wtedy okazuje się, że za jej długą historią kryje się coś więcej. Że każdy może znaleźć tu coś dla siebie, choć czasem trzeba poszukać głębiej. Czy da się w ogóle opowiadać o hucie i pokazywać jej prawdziwe oblicze? Czym jest ta kronika i jak opowiadacie w niej o Nowej Hucie? Wiesz co? Znaczy ona w swoich początkach miała nawiązywać do polskiej kroniki filmowej, która kiedyś była pokazywana we wszystkich kinach przed wszystkimi seansami. I wymyśliliśmy, to jest jakby długa historia, ale że warto robić taką kronikę tylko tej jednej dzielnicy, pokazywać ją w jedynym nowochódzkim kinie, czyli w Sfinksie. Założenie było takie, że chcemy pokazywać fajne miejsca, fajnych ludzi, fajne wydarzenia, bardzo interesującą i skomplikowaną historię. Oczywiście nie wiedzieliśmy, jak to się uda i przede wszystkim, jak długo uda nam się ją tworzyć. Czy powstanie 10 odcinków, czy 20, może nam się uda aż rok przetrwać. No więc właśnie mija 20 lat i mam nadzieję, że jeszcze przez parę lat ta kronika będzie powstawała. Kronika to jest na pewno coś, co się jedzie autem. Tam jest bardzo ważne rzeczy, o których dzieje się prawda. Jesteś w stanie policzyć, ile odcinków zrobiłeś? Nie. Wiesz co, no osobiście, czy z moim tatą, to od 2004 roku, czyli od samego początku. Pomysł się narodził bardzo fajny właśnie w Nowej Hucie, aby robić taką lokalną kronikę. Wydaje mi się, że jest to znakomity pomysł, tylko jest jeden problem, że tych kin nam trochę brakuje w tej chwili w Hucie i jest problem, gdzie będziemy to emitować. Uważam, że to jest świetny pomysł. Chciałbym zobaczyć życie, jakie się toczy dzisiaj wokół nas, jak wygląda dzisiejszy świat. Co robiłeś 20 lat temu? Ja mam 42 lata. Mam 42 lata, 20 lat temu miałem 22 lata. Dostałem się do szkoły filmowej w Katowicach na reżyserię filmową i już wtedy brałem udział w powstawaniu pierwszych odcinków nowochódzkiej kroniki filmowej i pamiętam taką sytuację jak Jerzy Ridan, który zainicjował całą tą historię z nowochódzką kroniką filmową, wziął mnie do pomocy przy jednym z materiałów i miałem tam trzymać blendę, która oświetla twarz bohaterowi i to co nauczyłem się wtedy od Jurka Ridana, że bardzo ważne jest to, jak oświetlamy bohatera, bo to świadczy o tym, że mamy ogromny szacunek do bohatera. I tego się nauczyłem i do dnia dzisiejszego, robiąc nowochódzką kronikę filmową, o ten szacunek walczę. No, kurde, zacząłem się stresować, czy ja cię teraz dobrze oświetliłem. No ja wiem. Ile lat już robisz kronikę? Myślę, że blisko 20 lat będzie, jak realizuję kronikę. Na początku realizowałem to we dwójkę z redaktorem Arturem Boberem, dzisiaj już nie żyjącym niestety, natomiast no, od czasu jak Artur odszedł, sam się param. No to sporo już. A dalej to lubisz? Dalej cię to cieszy? Tak, dalej mnie cieszy. Jest to dla mnie możliwość wypowiedzenia się w kwestii tutaj tematów związanych z Nową Hutą. Mam takie swoje ulubione cykle, jak Twarze nowochódzkiego sportu, czy Szlakiem nowochódzkich nazw. Rok budowy 1957. Historia patrzy na nas, albo my na nią. Zobaczymy, co tu jest. A co jest najfajniejszego w tworzeniu kroniki? To, co ja najbardziej lubię w Kronice Nowochódzkiej, to jest to, że ja mogę dzięki Kronice Nowochódzkiej odkrywać nowych ludzi, poznawać nowych ludzi i dawać tym ludziom szansę na to, żeby oni na chwilę stali się ważni dla widza, bo generalnie jest tak, że bardzo wiele osób, które mieszka w Nowej Hucie, ma poczucie, że nie są ważni. A ja mówię inaczej, ja mówię, zobacz, skoro ja chcę o tobie opowiedzieć historię, to znaczy, że jesteś fantastycznym bohaterem filmowym, który ma coś do powiedzenia drugiemu człowiekowi. Ja jestem
jestem Max, mieszkam do wieku ciebie. Wiedzą o tym wszyscy fajni ludzie. Mamy tu zalew kombinat i kobiet. Wie o tym każdy nowogódzki chłopiec. Czyli ogólnie o Nowej Hucie warto opowiadać. Nie no, warto trzeba opowiadać, mówię, tym bardziej, że te historie żyją, to jest na pewno promowanie miejsca, w którym jesteśmy, archiwizacja przede wszystkim też tego naszego tutaj dziedzictwa. No, ale szczycimy się tym, kurczę, ile tu mamy różnych wspaniałych sportowców, artystów, społeczników, ciekawych miejsc, ludzi. Tak. Warto trzeba dokumentować. Cieszę się, że w ogóle bierzemy udział, że jesteśmy w tej kronice, nie? No, to jesteśmy takie... patriotami, a szczególnie patriotami lokalnymi. Tak. Jaki jest największy skarb Nowej Huty? No to w sumie już na banał, no, ale ludzie są tym skarbem, więc no, dla dokumentalisty człowiek i jego historia. Wiesz, no są miejsca, które są piękne, są też jakby wydarzenia historyczne, ale jak nie mamy tam człowieka, no to nie ma historii, więc szukamy zawsze człowieka. No i im bardziej osobista opowieść, tym piękniejsza, bo fakty można sobie znaleźć w Wikipedii, a jeżeli będzie jakaś osobista opowieść człowieka, to jest najważniejsze. Siłą opowieści jest człowiek, zarówno ten, o którym opowiadamy, jak i ten, który snuje opowieść. Bo tylko dzieląc się naszymi historiami z innymi, jesteśmy w stanie uchronić je od zapomnienia. Dlatego opowiadajmy. Nie tylko filmowo.